Salwador staje się pierwszym krajem, w którym Bitcoin jest prawnym środkiem płatniczym. O tym będę opowiadał w dzisiejszym filmie. Zapraszam! Krypto przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. I dzisiaj do Was przychodzę z nowiną, jaka wczoraj obiegła cały świat, a mianowicie o tym, że Bitcoin staje się prawnym środkiem płatniczym w Salwadorze. Ale zanim przejdziemy do tematu Salwadoru, sprawdźmy sytuację na rynku, a jest ona dzisiaj bardzo, bardzo nieciekawa. Bitcoin kosztuje 46 170 dolarów i jest na ponad 6% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin, ale te minusy były dużo większe. Jak sobie przejdziemy na Trading View, to możemy zobaczyć ogromną czerwoną świecę, której dawno już nie widzieliśmy. Jak zaznaczymy, do jakiej minimalnie ceny spadł bitcoin, to możemy zobaczyć, że był to spadek na poziomie prawie 19%. Dawno nie mieliśmy takich spadków, jednak moim zdaniem nie ma za bardzo co się tym przejmować, ze względu na to, że przez ostatni czas mieliśmy bardzo fajne wzrosty, cały czas rynek rósł i w końcu musiało to porządnie walnąć w jeden dzień. Wielu analityków uważa, jest, że jest to związane z kontraktami na Bitcoina, inni, że ogromną liczbą pozycji lewarowych na long i cena spadła tak mocno, żeby te pozycje pokasować. Jednak ja nie widzę tutaj powiązania. Ten spadek jest taki nie do końca wyjaśniony zresztą jak każdy poprzedni spadek oprócz tych spadków, które były spowodowane tweetami Ilona Muska. Tym razem nie za bardzo wiadomo o co chodzi. Można spekulować, ale jak popatrzymy, na przykład Willy Woo się wypowiada, że wszystkie wskaźniki były na normalnych poziomach i nie wskazywały na to, że Bitcoin może bardzo mocno upaść na cenie. Jak widzimy na rynku ETH jest ponad 4% minusie, ADA na 4% minusie i moim zdaniem jest to bardzo dobry moment żeby powoli zacząć odkupywać krypto, odkupywać szczególnie Cardano, szczególnie ETH, moim zdaniem bardzo dobre wejście na BNB, no i oczywiście jak ktoś jest zwolennikiem Bitcoina, no to Bitcoina. Przejdźmy sobie na CoinMarketCap.com i zaczniemy pierwsze co od dominacji. I tak jak na ostatnim filmie, wam mówiłem, od dłuższego czasu mamy taki powolny spadek dominacji Bitcoina. Z czego ja się zawsze bardzo cieszę, ale przy wczorajszym spadku mieliśmy ogromny wzrost tej dominacji, ale wróciła już ona praktycznie do swojego poziomu i w tym momencie dominacja Bitcoina wynosi 42,3%. Takie wzrosty dominacji z reguły są przy dużych ruchach cenowych Bitcoina i nieważne czy te ruchy cenowe są w górę czy w dół, ta dominacja zawsze. Tak szybko rośnie, i później wyrównuje się do swojego poprzedniego poziomu. Jednak ostatnie tygodniowe wzrosty nie były tak fajne, ponieważ wczorajszy spadek uczynił, że większość kryptowalut jest na minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Tu, jak zwykle, Solana się wyróżnia, też mówiłem o niej w ostatnim filmie: 36,31% w ciągu ostatnich 7 dni. Ale znaczna większość projektów jest na minusach i wcale mnie to nie dziwi po wczorajszych spadkach. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Ale zanim zaczniemy, to tak jak zawsze pamiętajcie, że wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik Kryptowaluty dla Początkujących i na pewno pomoże Ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku Twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem, lub na stronie głównej możesz kliknąć tutaj, odbierz e-book i możesz pobrać ten poradnik. A jeżeli jeszcze nie masz kont na giełdach kryptowalutowych, to na naszym kanale znajdziesz instrukcje, jak założyć sobie takie konto. A linki do największej polskiej giełdy kryptowalutowej BitBay oraz największej giełdy na świecie Binance znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Także zapraszam do korzystania z tych linków. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka. Naród Ameryki Środkowej otwiera kolejny rozdział w historii największej na świecie kryptowaluty. I cały świat obserwuje od wczoraj Salwador, gdy ustawa tego kraju, aby uczynić Bitcoina prawnym środkiem płatniczym, w końcu wchodzi w życie. Po ogłoszeniu planu na Bitcoina w 2021 roku w czerwcu, jako sposobu na rozwiązanie problemu znacznej nieubankowionej populacji kraju i zmniejszenie kosztów przekazów pieniężnych. Rząd prezydenta Naiba Bukelej miał wiele czasu na przygotowanie kraju liczącego 6,5 miliona ludzi na wysoce kontrowersyjny ruch. Gdy Bitcoin dołącza do dolara amerykańskiego jako prawny środek płatniczy w Salwadorze zamieszanie pozostaje w jednym krytycznym czynniku. Czy firmy zobowiązane będą do akceptowania Bitcoina? Ustawodawstwo, które wprowadziło przyjęcie w życie stanowi, że jako prawny środek płatniczy Firmy i rząd muszą akceptować bitcoina jako płatności za towary i usługi, a także za podatki i wszelkie grzywny. To stanowisko było wielokrotnie sprzeczne w ciągu ostatnich kilku tygodni, jednak jak powiedział minister finansów tego kraju, korzystanie z bitcoina pozostanie całkowicie opcjonalne, a firmy nie ponoszą żadnej kary za jego odmowę. Prezydent Bukelej powiedział to samo pod koniec sierpnia, kiedy ogłaszał uruchomienie setek bankomatów bitomatów bitcoinowych, a na swoim Twitterze umieścił taki wpis, że jeśli ktoś nie chce korzystać z Bitcoina, to niech nie pobiera wspieranego przez państwo cyfrowego portfela Chivo i niech kontynuuje normalne życie. Jednak w wywiadzie w poniedziałek doradca prawny prezydenta ponownie zaprzeczył tej radzie, mówiąc, że firmy, które odmówią dokonywania transakcji za pomocą Bitcoina i korzystania z portfela Chivo mogą zostać objęte sankcjami wynikającymi z Krajowego Prawa Ochrony Konsumentów. Na tym etapie posunięcie to nie ma szerokiego poparcia, badanie przeprowadzone wkrótce po wykazało mniej niż 20% respondentów, którzy zatwierdzają tą ustawę. W okresie poprzedzającym przyjęcie prezydent Bukelej na bieżąco informował swoich obserwatorów na Twitterze o postępach. 7 września rano ogłosił, że kraj kupił 200 nowych monet, co zwiększyło łączne zasoby kraju do 400 bitcoinów, czyli 20 milionów dolarów po wczorajszym kursie bitcoina. Po tych wiadomościach, a zwłaszcza w świetle zbliżającej się adopcji, oczywiście było dzisiaj dużo hałasu na temat perspektyw cenowych Bitcoina. Natomiast Ben Caslin, szef badań na giełdzie kryptograficznej AAX, powiedział: Jest wielu ludzi, którzy są bardzo podekscytowani tym, co dzieje się w Salwadorze. Nie patrzyłbym na handel Bitcoinem konkretnie na podstawie tych wiadomości. To wszystko jest tylko częścią procesu adopcji, i z tego co wiemy, jutro lub pojutrze możemy zobaczyć wyprzedaż. To naprawdę nie ma znaczenia w tym wielkim schemacie rzeczy. I tutaj nie można się z nim nie zgodzić, ponieważ zaraz po ogłoszeniu zobaczyliśmy wielkie spadki na Bitcoinie. Caselin pozostaje jednak uparty na Bitcoina, spodziewając się, że Bitcoin przekroczy granicę 100 tysięcy dolarów do końca roku. To ruch w górę wraz z resztą rynku Bitcoin od ponad miesiąca utrzymywał się na stałym poziomie, chociaż przez większą część wczorajszego dnia był notowany na poziomie powyżej 52 000 dolarów. W ciągu następnych kilku godzin jego cena znacznie spadła i w pewnych momentach dochodziła nawet do 42 900 dolarów. Przyjęcie to wywołało kolejny bardziej zdecentralizowany wykup, a ludzie na całym świecie wymieniali 30 dolarów. Na Bitcoina, aby uczcić uruchomienie zgodnie z planem rządu Salwatoru, aby zrzucić 30 dolców BTC na każdego obywatela przed wtorkiem. Prezydent Bukele zawsze utrzymywał, że posunięcie to miało na celu zaadresowanie znacznej liczby ludności nieposiadającej bankowości w kraju i pomoc w zmniejszeniu kosztów przekazów pieniężnych w tym kraju. Salwador ma dużą populację imigrantów pracujących za granicą, przesyłających pieniądze z powrotem do kraju. W 2019 roku prawie 6 miliardów dolarów, czyli około 20% PKB pochodziło z przekazów pieniężnych. Jeden z najwyższych wskaźników na świecie. Koszt przekazów był stałym elementem strategii rządu w marketingu przyjęcia. Kryptowaluty od dawna są postrzegane jako próba zajęcia się globalnymi populacjami nieposiadającymi usług bankowych poprzez zaspokojenie wielu potrzeb pomijanych przez tradycyjne systemy bankowe, takich jak restrykcyjne wymagania dotyczące tożsamości, stabilny adres i wysokie opłaty. Technologia ma potencjał, aby móc rozwiązać niektóre z tych problemów w Salwadorze, gdzie 70% kraju pozostaje bez bankowości. Być może ze względu na to, jak atrakcyjne mogą być te możliwości, ruch ten wywołał gniew kilku organizacji międzynarodowych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wydał ostrzeżenie przeciwko innym krajom, które pójdą w jego ślady, publikując raport, w którym stwierdzono, że potencjalne ryzyko przewyższa wszelkie korzyści. MMW określił dalszą adopcję jako niewskazany skrót do wzmocnienia gospodarki poprzez powolne włączanie nowych technologii finansowych do Istniejącego systemu gospodarczego. Ze swojej strony Bank Światowy również odrzucił prośby Salwadoru o pomoc w rozwoju, powołując się na obawy dotyczące przejrzystości i wpływu na środowisko. Pomimo tych ostrzeżeń i trudności w adopcji pojawiło się wiele spekulacji, czy inny kraj podąży za tym krokiem, ze szczególnym uwzględnieniem innych krajów Ameryki Łacińskiej, chociaż nie przedstawiono żadnych solidnych planów. Chociaż wszyscy z dużym zainteresowaniem obserwują Salwador, ruch ten może okazać się popularny wśród krajów w dużym stopniu uzależnionych od przekazów pieniężnych lub w dużym stopniu uzależnionych od dolara amerykańskiego. A jak każdy wie, tych krajów jest bardzo dużo, a krok Salwadoru jest największym krokiem w adopcji bitcoina na świecie. Także ja uważam, że to jest tylko krótka korekta. To co teraz dzieje się na rynku myślę, że zaraz z powrotem odbijemy, ale pamiętajcie, że to jest tylko moje zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. A teraz zostawcie jakiś komentarz w miejscu na komentarze pod tym filmem, żeby filmy o kryptowalutach roznosiły się jak najszerzej po YouTubie. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Trzymajcie się, cześć.